W dniu dzisiejszym, to jest 16 listopada, około godziny 6 rano, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na obwodnicy Dzierżoniowa na drodze wojewódzkiej nr 382 przy skrzyżowaniu z ulicą Strefową. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie potwierdziło się, doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Samochodami podróżowały dwie osoby, nikt z uczestników zdarzenia nie uskarżał się na dolegliwości związane ze zdarzeniem. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w jednym pojeździe. Ruch w miejscu zdarzenia odbywał się normalnie. W działaniach brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz patrol policji.